początku mamy trupa. I potem cała sztuka to jest dochodzenie, śledztwo, jak to się stało, kryminalna zagadka do rozwiązania. Ja gram matkę tej dziewczyny, która zginęła. Która to oczywiście bardzo przeżywa, bo nie dość, że utraciła dziecko, jedyne dziecko, jakie ma, które wychowywała, 18 lat z nią żyła, okazuje się, że nic o niej nie wiedziała, że w ogóle jej nie zna i że są w gruncie rzeczy obcymi osobami i jak zwykle w takich przypadkach też dociera do niej, że jest winna w pewnym sensie przez to, jak ją wychowywała, przez to, jak z nią była i nie była, śmierci swojego dziecka. A nie wiem, my się próbujemy tutaj, tak jak teraz próbujemy, jeszcze mamy trochę czasu do premiery, próbujemy się bawić trochę konwencją kryminału i tymi wszystkimi takimi kalkami, które mamy, które nam się kojarzą, jak wyobrażamy sobie natychmiast dochodzenie śledczego, inspektora, ślady zbrodni. Chcieliśmy, żeby to było trochę zabawą z tą konwencją i żeby to było odrobinkę takie przeostrzone, przerysowane, jakby nadrealistyczne. Oczywiście jesteśmy w teatrze i wszyscy wiedzą, widzowie też, że to jest teatr i że to jest umowne, że to nie jest prawdziwy trup, więc wydaje mi się, że też trochę inaczej trzeba oszukiwać, niż byłoby to w filmie. Ja sobie o tej mojej postaci lubię myśleć tak, że ona też mogłaby stanąć w takim szeregu, jak są oskarżeni na tej tablicy z wzrostem tej takiej policyjnej, jak mamy oskarżonych, podejrzanych, to ona też by mogła być podejrzana. Więc jest rzeczywiście pełnowartościową, nie jest tylko świadkiem, który zeznaje, żeby przybliżyć i gdzieś odkryć prawdę, tylko jest z całą taką swoją psychologią, dramatyzmem tego, co przeżywa, bo jest właściwie jedną z podejrzanych i winnych. Serdecznie Państwa zapraszam na Martwą Naturę w Rowie, scena na Woli.